pamiętam wypadek w stanie wojennym. W Polsce był stan wojenny wtedy, w 1982 roku. Spawałem piece i wytwornica mnie wybuchła prosto w oczy. Zaczęło się od tego, że ja jeździłem do Katowic i okazało się, że tam keratoprotez już nie robią, bo Narodowy Fundusz przestał finansować. No i profesor Zagórski wypisał skierowanie do Warszawy. Tam zgłosiłem się do pani dr Izdebskiej, która wykonała badanie kompleksowe i okazało się, że to oko gorsze się nie nadaje do keratoprotezy, a prawe oko się nadaje. Do tej pory wyzwaniałem i zawsze mówi: proszę zadzwonić za pół roku. A za pół roku dzwonię: no jeszcze nic nie wiemy, Fundusz Narodowy nie finansuje, proszę czekać jeszcze pół roku. No i tak doszło do 10 lat. Na internecie dowiedziałem się, że jest taka świetna klinika tutaj w Czechach. Pierwszy kontakt z kliniką był w formie mailowej, tak? Napisaliśmy maila dzisiaj. Na drugi dzień była już odpowiedź ze wskazaniem, że klinika operację robi. Bardzo miło nas przyjęliście, tak to ujmiemy. No i szybko, sprawnie poszło, tak? Bo to efektu, mówię, sami się nie spodziewaliśmy aż takiego. Do dzisiaj mówię, no jesteśmy w szoku po odkryciu opatrunku, że tak można widzieć, tak? Po 16-letniej przerwie.